we Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kiślewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Pisarskie warsztaty. Stolat Kujawy. W czytelni czasopism Biblioteki Miejskiej odbyły się warsztaty pisania bajek dla dzieci. Prowadziła je Małgorzata Warda, rzeźbiarka oraz pisarka nurtu literatury obyczajowej, dwukrotnie nominowana do Nagrody Głównej Festiwalu Literatury Kobiet. Witamy w Bibliotece Miejskiej. No, miejsce idealne, żeby uczyć tego, jak pisać bajki. Jakie są podstawowe może zasady, jak się okazuje, bo na pewno jakieś są. Oczywiście, że są. Każdy rodzaj, właściwie każdy gatunek literacki kieruje się własnymi zasadami. Tutaj przede wszystkim musi być krótko i na temat. Nie można sobie pozwolić, tak jak w literaturze, na to, żeby rozwijać postać powoli. Tu muszą być postaci bardziej czarno-białe. Konkretnie trzeba dążyć do celu i ważna rzecz, bajka powinna mieć morał, powinna czegoś uczyć. No to mamy rzeczywiście takie podstawy podstaw, no ale jakoś tego młodego czytelnika trzeba zainteresować, więc chyba fabuła, pomysł też jest ważny. Jak przyciągnąć, jak zainteresować tych najmłodszych? To jest duży temat, ale tak najkrócej mówiąc, należy napisać to angażująco. Oczywiście musi być fabuła, w której się dużo dzieje. To nie może być bajka statyczna. To muszą być punkty zwrotne, które wywracają świat bohaterów do góry nogami. Musi być silnie zbudowany antagonista. Prosty przykład, Królewna Śnieżka i jej macocha, tak? Która jest antagonistką. No i tutaj przede wszystkim trzeba też pisać sensorycznie, czyli nie tylko używać wzroku i opisywać to, co się dzieje, ale też to czuć pod palcami, czuć wiatr, czuć, opisywać ciepło powietrza albo jego zimno oraz wszystkie inne właściwie odczucia. Trzeba mieć jakieś predyspozycje? Czy można się tego w miarę dobrze jakoś nauczyć? Właściwie każdy może napisać bajkę. Jak to się mówi, śpiewać każdy może i tak samo jest z pisaniem. Oczywiście, że można się nauczyć zasad, ale to talent i tak naprawdę sposób, w jaki napiszemy tę bajkę, sprawi, czy dzieci ją pokochają, czy ten bohater będzie dla nich bliski. Rodzice chętnie angażują się w czasie takich warsztatów, słuchają, wdrażają później w to w życie i ma Pani jakieś informacje zwrotne, że rzeczywiście to zadziałało i piszą bajki? Tak, ja już od wielu lat prowadzę warsztaty pisania właśnie bajek oraz książek dla dzieci. Już kilka się ukazało na rynku właśnie książek, które powstały na warsztatach, gdzie omówiliśmy pomysł, pomogłam napisać pierwsze sceny. To jest w ogóle niesamowite, kiedy się obserwuje, jak przychodzący tutaj ludzie, oni już troszkę wiedzą, czego chcą. Troszkę to wiedzą, natomiast nagle im się otwierają oczy, bo dowiadują się, jakie to jest proste właściwie, kiedy się pozna zasady. Przed naszą rozmową wspomniała Pani, że w różnych miejscach prowadzi takie warsztaty. Proszę się pochwalić, w jakich? No, to może być dla niektórych zaskakujące. W różnych miejscach, to znaczy na przykład tu w Inowrocławiu spotkaliśmy się jakiś czas temu z ojcami osadzonymi w więzieniu, gdzie pomagałam napisać im bajki, żeby stworzyć między nimi więź, a między dziećmi, ponieważ oni są odsunięci od swoich rodzin z racji sytuacji, w jakiej się znaleźli. Natomiast te dzieci za nimi tęsknią, te bajki pomagały im stworzyć więź. Cudownie było widzieć w ogóle, jak ci więźniowie pisali dla swoich córek, dla synów, o jednorożcu, o rekinie, który pragnął grać w meczu. No i to było takie niezwykłe przeżycie. Poza tym oczywiście prowadzę własne kursy pisania w różnych instytucjach kultury, również w mojej własnej firmie, która za chwilę już będzie ogłoszona, i w Maszynie do pisania, czyli najlepszej szkole pisania. Żyjemy w szalonych czasach internetu, ale naprawdę warto powrócić do tego rzemiosła, do pisania i do czytania bajek. Tego nic nie zastąpi, bo chociaż wiadomo, że film zrealizowany przez Disneya czy przez Pixar ma cudowną grafikę i jest zachwycający, to jednak czytanie książek, czytanie bajek, to po pierwsze jest więź rodzica z dzieckiem, bo przecież dziecko najczęściej samo, jeżeli jest tam, nie wiem, do 7 roku życia, to nie poczyta, czyli jest ten czas spędzony rodzica z dzieckiem, a po drugie to jest jednak ten zapach papieru, szelest kartek, to są takie rzeczy i najważniejsza rzecz, bo o niej bym zapomniała powiedzieć, a to jest właściwie cały budulec książek. Wyobraźnia.
Kujawia Inowrocław świętuje 100 lat istnienia. Z tej okazji w Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się uroczysta gala. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych, klubów sportowych oraz różnych instytucji. Nie mogło zabraknąć także piłkarzy i działaczy Kujawi Inowrocław. Właśnie dzisiaj wielki jubileusz Kujawi Inowrocław, 100 lat, poważna data, ale trzeba przyznać, że jak sięgam pamięcią, to pan przy Kujawi był zawsze, prawda? No tak się stało, że w dość młodym wieku zostałem zaangażowany jako trener dla drużyny juniorów starszych. No i tak się zżyłem z tą Kujawą, że różne potem funkcje pełniłem poprzez pierwszego trenera, członka zarządu, a następnie prezesa klubu 90 roku do 2021 roku. Także ten czas był dość taki obfity. Ja tak sobie przypominam mecze Kujawi i Inowrocław, te ostatnie. Jak pan jest na tych meczach, to cały czas widzę, to serce kibica mocno bije, bo przeżywa pan te spotkania. Oczywiście, że przeżywam, no bo byłem trenerem przez ileś lat tego zespołu. Oczywiście zespół się już dawno zmienił i wymienił, ale serce człowiek gdzieś tam ma zawsze z tym klubem związane, więc na pewno się cieszę ze zwycięstw. No, człowiek i porażki przeżywa, ale w sporcie trzeba umieć się cieszyć ze zwycięstwa i przeżyć gorycz porażki. Jest pan też dzisiaj przewodniczącym komitetu organizacyjnego tej uroczystości i zaprosiliście też wielu znamienitych gości na tę uroczystość. Tak, zarząd klubu zaproponował mi przewodniczącego komitetu organizacyjnego. Oczywiście w tym komitecie jest więcej osób, jest to wymienione w monografii klubu. No, żeby zorganizować to i uczcić ten jubileusz stulecia, bo to jest ważna data, jak wiemy, no 100 lat się obchodzi raz. Chyba, że po którejś reinkarnacji będzie taka możliwość. Na uroczystości był też Janusz Zajączkowski, który z Kujawią związany jest od 50 lat. Tak, dzisiaj jubileusz stulecia, ale pan z Kujawią już pół wieku. Pół wieku, no niestety, tak się złożyło, że jestem już pół wieku. Kiedy to się zaczęło, jeśli dobrze liczę, w 1972 roku? W drugim roku. Zacząłem jako junior, bo jeszcze był tramkę, bo były tylko trzy kategorie wiekowe. Ja już jako junior starszy, pan Bakalowski zrobił nabór do swojej drużyny, poszedłem i tak już zostałem. I tak do tej pory trwam na posterunku, jak to się mówi. Dzisiaj też pan służy Kujawi, tak? Proszę? Dzisiaj też pan służy klubowi. Oczywiście, do dzisiaj jeszcze dalej będę służył. No niestety. A jak pan wspomina? Przepraszam bardzo, póki zdrowie pozwoli. A jak pan wspomina te pierwsze mecze w Kujawie? Jak to było? Jaki był klimat tamtych czasów? No wie pan, no zawsze było to starszeństwo. Jak już do seniorów wchodziłem, to był 75 rok. No to już byli starsi, co niektórzy o 10 i więcej lat ode mnie. Ja byłem młody, jak to się mówi, no to musiałem ich słuchać, nosić sprzęt i tak dalej, i tak dalej. No, póki nie przyszedł jakiś następny młodszy, który musiał robić to, co ja robiłem. Takie były następstwo. No mam taki przykład, dam z panem Marciniakiem w bramce, czyli z ojcem, nie z synem. On był dużo, dużo starszy, to na boisku był Waldek, ale jak linię przekroczyłem boiska, to panie Waldku trzeba było mówić. Takie czasy były. W czasie obchodów oczywiście były też obecne władze klubu. No tutaj ludzie mają naprawdę długie wspomnienia z Kujawią Inowrocław. Niektóre to już nawet pół wieku, ale pan jako prezes też jest związany z Kujawią od wielu, wielu lat. Tak, wychodziłoby, że to jest 34. Od 9 roku życia mam kartę założoną zawodniczą, jeszcze tą taką starego typu ze zdjęciem, no dosyć też śmiesznym, można powiedzieć wczesno-podstawówkowym, ale pamiątka jest, 34 lata w klubie, to też jest fakt. Proszę powiedzieć, obecnie Kujawia Inowrocław chyba taki dobry prezent wam robi, jeśli chodzi o rozgrywki z okazji tego jubileuszu, bo świetnie sobie radzą w czwartej lidze. No ciężko powiedzieć, bo też nie znam w 100% historii, nie śledziłem tych tabel. No były też oczywiście świetlane czasy na pewno, bo awans do trzecich lig w zeszłych latach, minionych nawet stuleciu, jak to mówią, kalendarzowym. Także wiadomo, że tu też trzeba to doceniać. Była też ta wielosekcyjność w klubie, to na pewno też świetlane lata. No my mamy dwie sekcje, troszeczkę na pewno boks, no, jako
jako sama w sobie dyscyplina. Ciężkie czasy przechodził, kiedyś była liga również bokserska. Uczestniczą w tych okręgowych tutaj turniejach. My, jeśli chodzi tutaj, co pan wspomniał, redaktor, o piłce nożnej, no to na pewno nas cieszy, że przynajmniej start tych rozgrywek jest dosyć dobry. Jesteśmy liderem przynajmniej w dniu właśnie uroczystej gali, więc to na pewno cieszy i oczywiście cały rozwój Akademii. Staramy się cały czas poprawiać poziom szkolenia i poziom na przyszłość dla naszych chłopaków z tych młodszych roczników. Właśnie, bo jeszcze chcę zapytać o wsparcie, o trening tych młodzieżowych grup. Tutaj też prężnie działacie. Tak, coraz bardziej obniżamy tą poprzeczkę, jeśli chodzi o nabór startowy dla naszych, tutaj do naszej akademii. Kiedyś nawet sam, jak startowałem, mając 9 lat, trenowałem z 11-12-latkami, więc byłem dopisany do starszej grupy. Teraz, jak wiemy, już możemy zaczynać przyjmować dzieciaków od 4-5 roku życia, więc to jest na pewno też duży sukces. Jest to na pewno forma taka zabawy z piłką, ale na pewno już te pierwsze kontakty z piłką, pierwsza te nauki koordynacji, to na pewno to jest odzwierciedlenie na przyszłość i to pomaga na pewno w późniejszym rozwoju. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.